Cześć! Zdarzyło się, że wasz pracownik popełnił błąd? Czy i jak zwrócić mu na to uwagę? Jak się zachować w takiej sytuacji? Co zrobić, jeżeli ten sam błąd pojawia się po raz kolejny? Jak na to zareagować jako menadżerowie? Jeżeli macie podobne pytania lub wątpliwości, obejrzyjcie kolejny odcinek Wskazówki i Rady na moim kanale Odkryj swój talent. Opowiem wam o zasadzie trzech błędów. Ja nazywam się Marek Bugała i serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Odkryj swój talent, czyli jak być super szefem. Dzisiaj część wskazówki rady poświęcona zasadzie trzech błędów. Zdarzyło wam się na pewno, że wasz współpracownik popełnił błąd, poważny, znaczący dla firmy. Co powinniśmy zrobić, jeżeli ten błąd pojawia się po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci? O tym mówi ta zasada. Jeżeli dany błąd został popełniony po raz pierwszy, zdarza się to. Może pracownik nie wiedział, może procedura, którą mu przedstawiliśmy, nie była jasna. Jeżeli człowiek się uczy, jego prawem jest popełnianie błędów. Oczywiście lepiej się uczyć na błędach cudzych, ale zdarza się samemu popełnić błąd, tak jak wam jako menadżerom nieraz się zdarza i zdarzać będzie popełnić błąd w trakcie, kiedy uczycie się pewnych nowych rzeczy. Jednak w takiej sytuacji powinniśmy na spotkaniu jeden do jednego, zgodnie z zasadami określonymi w odcinku wcześniejszym o feedbacku, zwrócić uwagę na ten błąd, na to, jakie jego konsekwencje były w organizacji lub mogłyby być, przedstawiając również najbardziej pesymistyczne scenariusze, aby wyedukować daną osobę, co dana czynność może oznaczać dla firmy, dla organizacji. Po takim spotkaniu powinniśmy również wskazać, że to są naturalne rzeczy, że popełnianie błędów się zdarza, że nie jest to nic tragicznego. Ale jeżeli są konsekwencje, powinniśmy również wskazać, żeby takich błędów unikać na przyszłość. Co zrobić, jeżeli ten sam błąd pojawia się drugi raz? Zasada trzech błędów mówi wprost, jeżeli ktoś popełnia identyczny błąd drugi raz, to znaczy, że nie uczy się na własnych, wcześniejszych, co oznacza, że albo z motywacją jest coś nie tak, albo z inteligencją. Jeżeli drugi raz wkładamy rękę między drzwi, zatrzaskujemy ją sobie, to tak jak dziecko. Nie powinniśmy się już dziwić, że to boli. Co jako menadżer powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Wyciągnąć od razu konsekwencje. Jeżeli ktoś nie nauczył się za pierwszym razem, popełniając ten sam błąd drugi raz, oznacza, że albo jest niedbały, albo nie zwraca uwagi na to, co mówiliśmy, albo nie ma odpowiedniej motywacji. W takiej sytuacji wyciągnięcie konsekwencji, bardzo poważna rozmowa, nakazanie zaprzestania danych działań, ładne słowa prawnicze, ale aby nie robił tego więcej i powiedzenie wprost, że tego typu błędy nie mogą się więcej pojawić. Co mówi zasada w przypadku, kiedy ktoś popełnia trzeci błąd? Jeżeli ktoś popełnia identyczny błąd trzeci raz, pomimo że po pierwsze uczył się i zwróciliśmy mu na to uwagę, po drugie złamał już zasady, o których wiedział i popełnił ten sam błąd, za trzecim razem zasada mówi wprost. On już pracuje nie dla naszej firmy, a dla konkurencji. A jak ktoś w naszej firmie pracuje bardziej dla konkurencji niż dla nas, to jako menadżerowie sami wiecie, co musicie zrobić. Nie są to miłe rozmowy, ale wierzcie mi, zasada tego typu bardzo zdrowo wskazuje granice w całej firmie i to, aby ludzie nie popełniali tych samych błędów po raz kolejny i kolejny. Pozostali współpracownicy również będą wiedzieli, jak się zachowywać, jeżeli wy jako menadżer stawiacie pewne granice, których nie wolno przekroczyć. Podsumowując, pierwszy błąd zdarza się, należy wyciągnąć wnioski, wskazać poprawę. Za drugim razem, niestety, już należy wyciągać konsekwencje, ale w stosunku do pracownika. Trzeci błąd, jeżeli ktoś pracuje dla konkurencji, to raczej nie ma dla niego miejsca w naszej organizacji. Cóż, na dziś to tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi lub pytania do zasady trzech błędów, Facebook, LinkedIn, przede wszystkim YouTube pod filmem, dajcie znać. Na pewno odpowiem na wszystkie komentarze. Zapraszam też do oglądania kolejnych odcinków na moim wideoblogu Odkryj swój talent, czyli jak być super szefem. Do zobaczenia. Marek Bugała.